List do Galacjan został napisany po to, aby zachęcić, napomnieć wierzących ze zborów w krainie nazywanej Galacja i pokazać im właściwego sposobu postępowania. Celem tego listu do Galacjan nie jest w zasadzie nauczanie zboru o wzniosłych prawdach Ewangelii, jakie znajdujemy na przykład w liście do Rzymian. Apostoł Paweł nie wyjaśnia w nim prawdy o zgromadzeniu Bożym, jak to czynił w liście do Efezjan. Też nie mówi o doświadczeniach, przez które przechodzi chrześcijanin w swoim życiu, bo o tym czytamy w liście do Filipian. List, który znamy jako list do Galacjan, został napisany, aby ujawnić, sprostować błędne nauki, które pojawiły się w zborach w Galacji. Ten list do Galacjan posiada podobną wymowę jak na przykład listy do Koryntian, z tą jednak istotną różnicą, że on poprawia, piętnuje mieszanie zasad chrześcijaństwa z prawem, zakonem nadanym Izraelowi przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. Podczas gdy listy skierowane do Koryntian prostują, ganią cielesny i światowy sposób życia tamtejszych wierzących. I można tutaj zauważyć, że taką informację mamy na przykład w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale. I jeśli chodzi o list do Galacjan, to jest on pozornie odmienny w swojej treści od listu do Koryntian 1 i 2. To jednak są podobne, zarówno u Koryntian, jak i u Galacjan. Na pierwszym miejscu znalazło się ciało. Ciało w znaczeniu starej, upadłej natury człowieka. I powrót do zakonu, powrót do prawa wierzących Galacji polegał na podejmowaniu wysiłków podporządkowania i kontrolowania ciała za pomocą zasad i przepisów oraz na jego pielęgnacji i utrzymywaniu w kondycji dzięki religijnym obrzędom. Oczywiście mamy tu na myśli ciało w znaczeniu symbolicznym jako zdominowaną przez ludzkie ja, egocentryczną, zmysłową, całkowicie upadłą w oczach Bożych naturę człowieka. Przeciwieństwem do takiej postawy jest porzucenie wszystkich zasad wywodzących się z zakonu, z prawa, co powoduje skrajną swobodę życia i poddanie się wszelkim pragnieniom ludzkiej natury. Jest to również zły pomysł. Powrót do zasad i przykazań zakonu mojżeszowego, prawa nadanego przez Mojżesza, pozwala ciału, czyli ludzkiej naturze upadłej, zająć główne miejsce w życiu wierzącego. Dzieje się tak, ponieważ zakon, prawo, stawia wymagania w stosunku do ciała, ciało natomiast otwiera drzwi dla świata. I zakon, prawo rozumiane jest tutaj jako zbiór przepisów i prawd starotestamentowych nadanych Izraelowi, a powszechniej znanych jako na przykład 10 słów z Synaj. Z kolei, jeśli chodzi o ciało, to mamy tutaj związek z ciałem zakonu taki, że zakon stawia swoje wymagania i obietnice człowiekowi takiemu, jakim jest, upadłemu, zmysłowemu. W ten sposób prawo daje silną pobudkę do działań religijnych, które podjęte przez człowieka w jego prawdziwym, grzesznym stanie nigdy nie będą podobać się Bogu Za to człowiekowi dają powód do samouwielbienia, do samozadowolenia, fałszywego poczucia sprawiedliwości i samoakceptacji. I z tego powodu powstaje smutne trio. Prawo, czyli zakon mojżeszowy, ciało i grzeszny świat, idące zawsze ręka w rękę. Aby pokazać niewłaściwe podejście do zakonu, do prawa oraz grzeszną naturę ciała i świata, Święty Duch Boży przeciwstawia im ukrzyżowanego Chrystusa, krzyż Chrystusa. Z tego powodu znajdujemy w liście do Galacjan odniesienie do krzyża i odniesienie krzyża do prawa, to Galacjan 2:20 na przykład, odniesienie krzyża Chrystusowego do ciała, Galacjan 5:24, oraz odniesienie krzyża Chrystusowego do świata, Galacjan 6:14.